Witam, dzień dobry, Jacek Balkan. Zapraszam na kolejny tydzień z naszym programem, czyli na kolejny tydzień z Motodziennikiem. A dzisiaj zaczynamy, jak to w poniedziałek, bardzo tradycyjnie, czyli na okazji tygodnia. Tym razem, mimo że sezon ogórkowy w pełni, mamy dla Państwa aż pięć, a nawet sześć ciekawych ofert. Zaczniemy od samochodów najtańszych, włoskich i na literkę F. Ten oto Fiat Bravo, wyprodukowany w 2010 roku. Pochodzi z polskiego salonu, ma 4000 przebiegu, wyceniony został na tysiąca zł. A na pokładzie, oprócz benzynowego silnika 1,4, który ma 90 koni, znajduje się również radio, klimatyzacja i cztery poduszki. Kolejne dwie propozycje to Fiat Linea, czyli sedan zbudowany na Grande Punto. My bardzo ten samochodzik polubiliśmy, doceniając ilość miejsca zarówno w kabinie, jak i w bagażniku. A nasze oferty obie są z 2010 roku i obie stoją jeszcze w salonie. Jedno pierwsze auto za 47 tysięcy ma pod maską genialny motor 1.4 turbo, który ma 120 koni, a tańsza o 5 tysięcy wersja tych koni ma zaledwie 77, ale i w jednym i w drugim przypadku auta mają klimatyzację, więc to naprawdę niezła oferta. A teraz mamy coś z drugiej ręki, choć prawie nowe, to już kolejne. Ledwo co odebrane Volvo S60 wystawione do sprzedaży. Czemu tak się dzieje, nie wiemy, a tym razem jest to auto z bardzo wysokoprężnym, pięciocylindrowym silnikiem o pojemności dwóch litrów. Motor ten ma 163 konie. Wersja wyposażenia to Kinetic, a przebieg to zaledwie 3000 km. Cena to niecałe 100 tysięcy złotych, o 30 tysięcy taniej niż w salonie. Nieco mniej, zaledwie 20 tysięcy zaoszczędzimy wybierając tego oto Forda S-Maxa z 2010 roku. Auto jest fabrycznie nowe, na gwarancji z dwulitrowym 140-konnym turbodieslem. Kosztuje 99 tysięcy złotych, czyli 4,5 razy mniej niż nasza ostatnia dziś propozycja. To oto Maserati Grand Turismo S fabrycznie nowe, choć z 2010 roku, ma pod maską silnik Ferrari, który ma 440 koni. Cena to 450 tysięcy złotych. Normalnie za ten samochód trzeba zapłacić ponad 150 tysięcy więcej. Kolejna porcja ciekawych propozycji w dobrych cenach już za tydzień. A teraz przechodzimy do motoryzacyjnych nowości, do samochodu, który w Polsce w oficjalnej sprzedaży raczej nie będzie, ale na polskich drogach prędzej czy później raczej się pojawi. Choć będzie to prawdopodobnie import indywidualny. Toyota Camry przez ostatnie 20, a być może nawet i 30 lat wyrobiła sobie w Polsce doskonałą renomę. Głównie za sprawą tego auta. Mimo, że od zakończenia produkcji minęło właśnie 15 lat, a od tamtej pory były jeszcze trzy dużo nowsze generacje, to właśnie tych samochodów jeździ w naszym kraju najwięcej. Większość z nich została do Polski w latach 90. sprowadzona ze Stanów albo z zachodniej Europy. I do tej pory samochody te jeżdżą i większych problemów nie sprawiają. Aktualnie sprzedawany model, łącznie z bardzo ciekawą odmianą hybrydową, jest w sprzedaży od 2.000. 2006 roku i właśnie zbliża się do końca. Nowy model został już przez prezesa Toyoty zapowiedziany, pokazano nawet fragment reflektora, ale w sieci jest to też film z próby generalnej przed oficjalną prezentacją lub z zamkniętego spotkania na przykład dealerów i faktycznie mimo że z daleka to nowa Camry wygląda naprawdę okazale. Czy odniesie sukces? Pewnie tak, choć najczęściej Camry jeżdżą osoby, które za motoryzacją nie przepadają i potrzebny im wygodny i bezpieczny środek transportu z punktu A do punktu B. Do takich z całą pewnością nie zaliczają się auta marki Ferrari, nie dość że często się psują, to jeszcze zostawione w serwisie prowokują obsługę do skrupulatnej jazdy kontrolnej, która jak choćby ta w Argentynie może się skończyć nieszczęśliwie. Mechanik sprawdzający, czy z autem wszystko jest w porządku, nieco przesadził i z impetem zahaczył o Volkswagena Golfa. Obaj kierowcy zostali ranni, na szczęście ich życiu nie zagrożenie bezpieczeństwo. A co poczuje kierowca, jeśli z naprzeciwka wyjedzie coś takiego? Skrzyżowanie Audi z Audi i z czymś tam jeszcze. Radosna twórczość została wystawiona do sprzedania za 350 tysięcy, jak nie trudno się domyślić, rubli, czyli nieco ponad 30 tysięcy zł a na rosyjskim forum znaleźliśmy taki oto komentarz samojezdna kapsuła śmierci i trudno się z tą opinią nie zgodzić a ten samochód jest do sprzedania w Polsce i tu zresztą powstał Audi 100 z 1991 roku zostało przerobione na model młodszy o kilkanaście lat można by się nabrać, ale zdjęcia wnętrza i tyłu nie pozostawiają wątpliwości doceniam ten ogrom pracy i naprawdę ciekawy i dopracowany patrząc obiektywnie efekt ale ciągle zastanawiam się po co do jasnej cholery ktoś włożył aż tyle tej pracy, i aż tyle tych pieniędzy w samochód, który ciągle będzie 20-letnim gratem. Czy nie lepiej było kupić coś młodszego? Nie wiem. Zostawiam państwa z tym pytaniem i zapraszam na Encyklopedię Motoryzacji. Spotkanie z literką A. A raczej ze skrótem ADR. Jest on dość często spotykany w specjalistycznej prasie motoryzacyjnej, a co oznacza? Jest to skrót Międzynarodowej Konwencji dotyczącej przewozu drogowego ładunków i towarów niebezpiecznych. Wszystko to, co w razie kolizji lub pożaru może spowodować skażenie albo spektakularny i niebezpieczny wybuch, musi być przewożone w określony sposób i musi być odpowiednio oznakowane, tak by służby ratunkowe wiedziały od razu, z czym mają do czynienia. Umowę ADR, sporządzoną w 1957 roku w Genewie, ratyfikowały do tej pory prawie wszystkie kraje europejskie i Rosja. Znakiem wyróżnia... Wzniewniający auta do przewozu substancji niebezpiecznych są takie oto tablice. Cyfra lub cyfry na górze oznaczają, z jakim rodzajem niebezpieczeństwa mamy do czynienia. W tym wypadku będzie to szóstka, czyli trucizna, a że są to dwie szóstki, to będzie ona dość silna. 1557 oznacza dokładnie, z jaką substancją mamy do czynienia. W tym wypadku będą to stałe związki arsenu metalu ładnego, ale niestety toksycznego. I to wszystko na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek Motodziennika już jutro, a jeszcze dziś w Radio Tok FM po 18.40 codzienny magazyn motoryzacyjny, więcej do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.